Siema. Siema. Dzisiaj jest ze mną Exon i sobie nagrywamy już ostatni odcinek z serii Jakie auto wybrać. Dzisiaj, jak już pewnie widzicie po tytule, to będą super auta, więc auta powyżej tych naszych 120k, o których było w poprzednim odcinku. No więc myślę, że spoko. Więc właśnie dzisiaj ostatni odcinek z serii Jakie auto wybrać, więc my już tu będziemy się wybierać na giełdę Las Venturas. No, więc jeszcze muszę wam powiedzieć, że lampy w czytachu, jak widzicie, poszły. Muszę sobie kupić białe. Albo w ogóle nie będę kupywał, nie wiem. Exon ode mnie kupi, więc spoko będzie. No i widzicie, mam trochę hajsu, więc ja zbieram na Sultana z MK2 i MK1. Dobra, ale póki co to widzimy się na giełdzie. Dobra, dojeżdżamy już do giełdy LV. Jak widzicie, uszkodziłem delikatnie cheatacha. O, przynajmniej zdarza, jak się zbuduje. Więc dobrze jest. No i my już będziemy ruszać na giełdę, a ja wam pokażę nasze top 5 wyborów. Właśnie bez limitu już teraz będzie. Dobra. To pierwsze miejsce, co chyba nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, co dla mnie też nie było, to to, że na pierwszym miejscu postawiliśmy auto zwane Turizm. Tak. Tak, jest. Mojego kolegi. No, to jest kolegi Exona. Ale to już jest naprawdę dobre auto. Super prowadzi się. Nie wiem, V-Max też ma spoko 170, dlatego wygląd też niczego sobie, dlatego zajmuje ono pierwsze miejsce. Na drugim miejscu postawiliśmy trochę tańszą jakąś propozycję, czyli Bullet. Auto też naprawdę warte bardzo swojej ceny. Szczególnie, może nie jest jakieś takie bardzo drogie, jeżeli mówimy o tym przedziale, bez limitu. Dlatego naprawdę super V-Max 180, MK2 jedzie 203. Naprawdę ładny tuning, po prostu przód ma piękny. Może tył nie, ale przód ma po prostu piękny. No więc myślę, że coś tego typu to będzie. No dobra, na trzecim miejscu postawiliśmy też bardzo dobre auto, bardzo wielozadaniowe, którym jest Huntley. Tak, Huntley to jest bardzo fajne auto, strasznie duże, bardzo duże auto, trochę przytłaczające, ale no, mi się osobiście bardzo podoba. No, ma przód bardzo ładny i w ogóle jest terenowe, fajnie się gibie, jak się skręca. Tak niestety nie wiem, jaki ma V-Max, ale chyba gdzieś pewnie około 140 by to było. Ale no, myślę, że okej. Dobra, na czwartym i piątym miejscu postawiliśmy trochę droższe wybory, szczególnie na piątym. O wiele droższe. I na czwartym miejscu postawiliśmy auto bardzo nietypowe, bardzo rzadkie, czyli BF... nie wiem, jak to powiedzieć. Fitzjones, coś takiego. No. Nie wiem. Więc właśnie takie autko. A jak widzicie, auto jest super krótkie. Ma super szerokie koła. Tutaj powinno mieć offroady, że można było jeździć. To jest w ogóle super, że jak widzicie, podczas jazdy tak się kręcą te kółka i to po prostu wygląda super. Może nie jest też takie drogie, bo to jest, pochodzi po podanej cenie jak balet. Ale jest dwuosobowy. Przebieg, no, przebieg właśnie spory, ale to naprawdę auto super fajne do zabawy, ale nie wiem, czy ktoś się też tyle do zabawy wydać, ale jeżeli macie dużo pieniędzy, to czemu nie. No i na piątym miejscu postawimy auto super drogie, najdroższe ze wszystkich dzisiaj wymienionych, czyli to będzie auto Hot Knife. Jak widzicie, to auto jest super szybkie, bardzo dużo pali, no i jest właśnie super szybkie. Wygląd ma naprawdę po prostu narzżący, według mnie. Jeszcze ten podniesiony tył, ten silnik, te rury po bokach, to po prostu jest marzenie. No. Więc to, i teraz widzicie na ekranie podsumowanie tego wszystkiego. No i mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie dać suba, dać łapki i napisać komentarz, bo w ogóle ostatnio bijecie rekordy w łapkach, komentarzach, wszystkim, nawet w subskrypcjach. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Na 100 widzów robię Skype'a dla widzów, więc
A myślę, że spoko. No więc wy subskrybujcie, będziecie mieć Skype'a. No i to chyba na tyle. No więc my się żegnamy. No i co? A. No i cześć.